Cześć wszystkim, ja jestem Ciaro Usago, jestem stylistą fryzur, ale nie tylko. Kto ogląda mnie od dłuższego czasu, to wie, że to nie jest kanał tylko fryzjerski, ale jest on podparty jakby na fryzjerstwie, ale znajdziecie tutaj różne rzeczy. No i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym opowiem Wam o typach klientów, klientek u fryzjera. O tych najgorszych typach. No, także zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeśli odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji mojego kanału, a jeśli chcecie być na bieżąco, to obok subskrypcji kliknijcie dzwonek. Będziecie mieć powiadomienia o moich różnych nowych filmach i postach na społeczności na YouTubie. No, ale bez przedłużania przechodzimy do tematu odcinka, czyli typy klientek, klientów u fryzjera. Pierwszym takim typem jest złodziejka czasu albo złodziej czasu. O co chodzi? Chodzi o to, że to jest osoba troszkę jakby taka niestabilna, przychodzi na konsultację, no i wiecie, wy macie jakiś czas na tą konsultację, ta osoba jest pierwszy raz, no wiadomo, że no, ja jestem profesjonalistą i chcę poświęcić jej jak najwięcej czasu, żeby ona była zadowolona i w ogóle. No ale jak ta konsultacja z 5 minut zamienia się w 10, z 10 do 20, z 20 w pół godziny i czas się kończy. I czasami jest tak, że po prostu przychodzi już kolejna klientka. I to jest taki trochę złodziej czasu. Ja rozumiem, że każdy chce być dopieszczony czasowo i w ogóle, ale więcej na temat konsultacji bez końca w tym odcinku, który wyświetli Wam się tutaj u góry, więc zapraszam, jak chcecie się dowiedzieć, o co chodzi i jak to wygląda. Kolejnym typem takiego trudnego klienta jest wiecznie niezadowolona. To jest po prostu... Wiem, że nie tylko w mojej branży tak jest, ale to jest taka klientka, która może do Ciebie chodzić nawet przez 10 albo 20 lat, ale na każdej wizycie ona będzie marudziła, że nie to, nie tamto, nie tak, nie taki kolor, a może to tak, a może tak. No zawsze marudzi, że coś jest nie tak. Nigdy się nie powie, że o Boże, jak zajebiście, jak super. No nie, nie usłyszysz tego. Przez 20 lat tylko będziesz słyszał albo słyszała, że coś jest nie tak znowu. Ale co się stanie? Znowu do Ciebie przyjdzie. Możesz być pewna czy pewien, że znowu do Ciebie za miesiąc przyjdzie ta klientka. Ale będzie wiecznie zadowolona, taka maruda, taka oasus. Trzeba robić listę i skreślić. Kolejny typ to panikara. Co to jest panikara? Kto to jest panikara? To jest taka osoba, która przychodzi do Was, nieważne czy koloryzacja, czy strzyżenie, czy nawet ułożenie włosów, nieważne. Tak panikuje, nawet w zasadzie od samego mycia już panikuje. Ale czy nawet mówi, dobrze, co? A dlaczego tak Pan trzyma te nożyczki? A dlaczego tak trzymasz te nożyczki? Czemu tak nie dniesz tak, tylko tak? I wiecie, ja lubię, jak się mnie klienty. Ja lubię, jak się mnie klientki, czy klient... No to żalę. Ja lubię, jak klienci czy klientki pytają mnie się, co robię, jak to robię, dlaczego robię tak, a nie inaczej. Tylko jak to jest w normalny, ludzki sposób. Słuchajcie, ale dlaczego robisz tak i tak? Co to daje? To jest fajne, bo ja lubię właśnie, żeby moi klienci wiedzieli, co mają robione na głowie. Ale jak ktoś mówi, ale czemu tak robisz? O Jezus, ale mi tak nigdy moja Jadzia nie strzygła. O Jezus, a dlaczego? Jezu, ale jak ty farbę kładziesz, a nie będzie plam? Jak tak farbę kładziesz w powietrzu? Nie wiem. Ale dlaczego? A te odrosty nie będą na pewno za ciemne? One na pewno nie będą za ciemne. Wiecie, z takim... Odechciewa się. Odechciewa się. No mi się po prostu odechciewa. Jezus. Kolejny typ klienta, klientki to klient pomyłka. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że taki delikwent albo delikwentka przychodzi ze zdjęciem. Najczęściej gwiazdy i najczęściej są to kobiety. Czyli przychodzi, powiedzmy sobie, taka dziewczyna, pani, kobieta ze zdjęciem Jennifer Lopez. I z jej włosami. Tylko ta dana osoba, ona nie chce mieć włosów jak J-Lo. Ona chce być J-Lo. Ona chce być J-Lo. Ona mówi, tak chce wyglądać. I słuchajcie, ja wiem, kiedy ktoś mówi dla Beki i z moimi klientkami często się tak śmieją i mamy różne po prostu takie... No ja mam to z moimi klientkami, zresztą jak ktoś z Was już u mnie był, to wie, że mam taki luźny raczej stosunek do klienta i chcę, żeby on też do mnie taki miał, że jak z kumplem, a nie takie No ale nieważne. I wiecie, ona chce być na serio tą Jennifer Lopez. Ona chce tak wyglądać. I dlaczego pomyłka? Bo takie osoby często mylą pójście do chirurga czy do psychoterapeuty z pójściem do fryzjera. Ja nie jestem psychiatrą. I nie jestem chirurgiem plastycznym. Ja nie zrobię Ci operacji. A nawet jeśli gdzieś tam potrafię jakieś podstawy makijażu, bo się kiedyś tego uczyłem, to nie zrobię z Twojej twarzy Jennifer Lopez. Przykro mi. Brutalna prawda. Plaskacz od życia. No słuchajcie, no do cholery jasnej.
Ona chce wyglądać jak J-Lo. Ona sobie nie zdaje sprawy, ta kobieta, że ta J-Lo nie dość, że ma mega zadbaną cerę i sztab milionów ludzi w ogóle nad tym pracuje, jakieś różne zabiegi, bla, 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 bla. Po drugie, 2 kilo make-upu, wiecie, konturowanie, baking, jakieś tam strobingi, jakieś tam wszystko, że tam jest wszystko takie wręcz, ta twarz jest na nowo zrobiona, żeby pod każdym kątem wyglądała idealnie. Poza tym J-Lo tego nie ukrywa, ale bardzo często nosi peruki albo jakieś doczepy. Ale ona chce być J-Lo. Wiecie, kim ja bym chciał być? Ciara Usago, czyli z tobą. Więc jeśli chcesz wyglądać jak J-Lo, to umów się do chirurga plastycznego albo pójdź do psychoterapeuty, który pomoże ci zrozumieć, jak zaakceptować siebie. I love myself. It's not a sin. Kolejny typ klienta, klientki to przyjdę z obstawą, a niech będzie, tak. I słuchajcie, to jest tak, że... Znaczy inaczej, to nie jest tak, że mi przeszkadza, że klientka czy klient przychodzi z kimś, z dzieckiem, znaczy z dziećmi różnie bywa, jak jest grzeczne dziecko, to spoko, jak jest dziecko takie, wiecie, ADHD, no to ja jestem taki już... No ale dobra, nieważne. Ale ogólnie jak ktoś przychodzi z kimś, mi to nie przeszkadza. Jak ktoś sobie siedzi cicho w kącie, albo po prostu sobie fajnie rozmawiamy, ale jak przychodzi panna młoda na przykład z mamuśką i ta mamuśka dosłownie centymetr od mojej głowy swoją głową tak chodzi jak taka żmija i mówi no a tu wyżej, a tu niżej, a tu tak, a ta wstrzyka będzie tu widoczna, a ten warkoczyk będzie roz taki, czy taki, sraki, obsraki, dostajecie szału, szału. I ja wtedy, to może pani sama uczeszę? Proszę bardzo, proszę. Naprawdę, kiedyś tak jeszcze nie robiłem, ale teraz asertywność u mnie to podstawa i naprawdę mi się nie chce. Mi się nie chce tak cackać. Tak... Ja taki nie jestem. Jeśli do mnie przyjdziecie, to musicie wiedzieć, że ja nie będę taki o pani tu. Nie. Ja jestem miły i na luzie i chcę taki być i lubię taki być i lubię, jak ludzie też tacy są, ale jak ktoś mi jakieś, nie wiem, dziwne zachowania swoje, to ja od razu pokazuję swoje takie Bo po raz kolejny enty milionowy powtarzam, że ja się nie zgadzam z tym powiedzeniem cholernym polskim, bo tylko w Polsce to spotkałem, a uwierzcie mi, byłem w wielu państwach, że klient nasz pan. Ja się z tym nie zgadzam, to wymyślił jakiś debil posiedzony. Naprawdę. I możecie się obrazić i w ogóle, ale każdy z moich klientów wie, że ma taką opinię i oni się na mnie obrażają, bo to jest szacunek obie strony, szanujmy się. A często osoby w moim zawodzie czy w takich usługach różnych, szczególnie beauty, nie są szanowane. Te osoby nie są szanowane. Bo nie wiem, bo niektóre z nich nie poszły na studia albo coś. Kurde, wielu z nas radzi sobie lepiej niż osoby jakieś po studiach i w ogóle. Bo to jest już, wiecie, temat rzeka. Nieważne, kim jesteś. Bądź sobą, po prostu bądź dobrym człowiekiem i tyle. Jezus, jak mnie to denerwuje, że ludzie jakoś takie mają dziwne podejście. Żal. Więc jeśli chodzi o takie, wiecie, obstawy, spoko. Możecie przychodzić nawet z 2 osobami. 5 nawet, jak jest miejsce. Ale żeby te osoby, wiecie, się nie pieprzały w moją robotę. To jest żałosne. Albo jak przychodzą faceci ze swoimi dziewczynami. A tutaj można to, a tak, a to nie będzie za długie, a to nie będzie za krótkie, a to nie będzie za średnie, za prednie, błędnie. Weź tą maszynkę i sama go ostrzysz, kurde, na łysą pałę, no. Ludzie są, no, idziemy piwa pić pod monopolowy, ja wiem. No masakra jakaś, masakra. To jest dziecko, że trzeba zmienić do fryzjera? A tutaj jeszcze grzyweczki tak trochę krócej? Nie! Kolejna klientka, klient, ale najczęściej niestety klientka. Obiecuję, że zrobię też filmiki o typowo o facetach, co faceci robią fryzjera, bo uwierzcie mi, dzieje się, tylko że ja z facetami pracuję dużo mniej, więc ja muszę sobie te wszystkie historie przypomnieć, co sobie spisuję i zrobię wam odcinki, bo naprawdę też będą śmieszne, obiecuję, tylko muszę to sobie spisać, bo tego było dużo mniej, naprawdę. Ja głównie zajmuję się fryzurami damskimi, więc dajcie mi jeszcze czas, sobie to wszystko zbieram i przygotuję serię kilku odcinków specjalnie z facetami, bo to nie jest tak, że tylko kobiety są złe. Poza tym to jest jakiś odsetek tylko tych ludzi, pamiętajcie. Większość moich klientów to są zajebiste osoby. Powtarzam po raz kolejny, żeby nie było. No, ale kolejny typ klienta takiego, wiecie, trudniejszego u fryzjera to jest agentka specjalna albo agent specjalny, niech będzie. O co chodzi? Otóż byłem 2 razy w życiu świadkiem, jak przyszła sobie taka, wiecie, pani, taka dostojna, taka grazia ładna, taka uczesana, wyperfumowana,
Korale wiszą, czerwone korale. Nie, ona miała część jakieś perły, nawet perły, perły. Były perły. Różne rzeczy na tej głowie były. Kolczyki, tak, ja w ogóle wszystko, nie? Klasa jest. Klasa. Klasa! I co się stało? Nałożone balejage, czy tam kontrasty. Nie wiem, co tam miała nałożone na tej głowie, jakieś tam kontrasty. Sewerka, bla, bla. I mówi do mojej szefowej, z którą kiedyś pracowałem. Pani Marta, ja sobie wyjdę papierosa zapalić, tak? Tak, tak, tak. Co się stało? Viva nie wróciła! Czajcie, jaki ten w ogóle pomysł? Miała nałożone balejage. Noga do domu, zmyła łeb i heja! Za chwilę zrobiona koloryzacja. A to trzeba mieć pomysł. Przyznacie, że pomysł miała naprawdę niezły. I coś takiego zdarzyło się dwa razy. Raz też był koleś na strzyżeniu u mnie i powiedział, że nie ma portfela i w ogóle. No i wyszedł i nie wrócił. To był taki jeszcze mały salonik, tam nie było, wiecie, ani danych, żeby tam wpisywać takie tam, wiecie, takie po kisielu. Więc ludzie mają naprawdę pomysły. Ciekawe, ile, ale zobaczcie. Pomyślcie sobie, ile razy ona tak już zrobiła. Bo w tym salonie to wtedy ja pracowałem, ona była tylko raz, tak? Bo raz ją widzieliśmy. Ale ona na pewno musiała coś takiego jeszcze zrobić. Zobaczcie, ile kasy zaoszczędzonej. To jest pomysł, nie? Tylko wy tak nie róbcie. Kolejny klientki, klienta to klientka, tancerka, klient, tancerz, klientka, tancerka. Wiecie, jakieś tam... O co chodzi? O co chodzi? Słuchajcie, chodzi o to, że taki klient czy klientka chce mieć zrobione wszystko perfekto, magnifiku. Tak, jeszcze szybko najlepiej. Szybko, dokładnie, perfekto. Oczywiście najtaniej, już nie wspomnę, ale słuchajcie, wszystko da się zrobić perfekto. Ale jeśli się nie ruszasz, nie tańczysz na tym krześle, nie skaczesz, nie mundzisz, nie bądzisz, no jak ja mam wydziergać tę cieniutkę pasemeczka, na przykład jak ona robi tak, albo przez telefon gada, tak, tak, obiad, tak, kisiel, budyń. No obiad, kisiel, budyń, myślę bez sensu, ale nieważne. No słuchajcie, no nie da się, ja wiem, że jest ciężko czasami wysiedzieć 3 godziny czy 2, a nawet godzinę tak sztywno, ja też o tym wiem, bo też jestem taki, to tak się giba, ale... Jak jesteś dorosłym człowiekiem, to zdaj sobie sprawę, że tu ktoś wykonuje pracę, chcesz robić jak najlepiej, a potem wiecie, się rusza, a potem, a tu mam takie dziwne plomki, to po co się ruszasz? Jesus. Nie wiem, jakiś kij trzeba dać, nie wiem gdzie, albo przywiązać jakoś, nie wiem, albo ten, nie wiem, jakiś kombinezon usztywniający, sakra. Nie mówię, że tam ktoś, wiecie, tak się delikatnie rusza, bo to jest naprawdę ciężko siedzieć tak, o. Ja nie mówię, że ktoś ma siedzieć tak. Ale jakaś kontrola tego cielska. Da się, uwierzcie mi, da się. Sam wiem, bo też mam ADHD, jakieś tam dzikie i potrafię siedzieć w miejscu. Nawet tak miałem robione dready przez 10 godzin. Jeśli nie widzieliście tych dreadów, to tutaj macie filmik, jak je robiłem. Znaczy nie ma dokładnie, jak je robiłem, ale tam jest filmik o dreadach. I potem kilka filmików jest o dreadach, to tutaj się wam wyświetli. I ostatni tego klienta, który mi się przypomniał, to klientka, kto? Jaka? Kto? Jaka? Marketowa. Top market, w sensie jakiś tam, wiecie, supermarket. I o co w tym chodzi? Inaczej można tą klientkę nazwać, czy klienta samoobsługowym, bo on przychodzi i on ci wszystko mówi, jak masz zrobić. Czyli tak naprawdę mógł zrobić sobie to samo. A czasami się zdarza, że sobie nawet służą same głowy. Naprawdę. Ja sama suszu. I wiecie, przychodzi do was taki delikwent czy delikwentka i wszystko mówią, jak macie warstwy wyciągnąć, jak macie rozłożyć tę pasemkę, jak macie położyć kolor, nawet wam daje te profesjonalne nazwy farb, ile gram tego, ile tego. To sama sywa mi tą farbę. Po co do mnie przyszłaś? Po co każdy tracisz? Ja tego nie rozumiem. Tak naciągnąć, tak wyczesać, Tak. Ja sama sobie tutaj na środku zrobię. Albo faceci też. Sam sobie tutaj ostrzygam, bo to muszę mieć tak łyso. Po co ja w ogóle jestem potrzebny do tego? Po co? Praca fryzjera jest ciężka, uwierzcie. Ale, moi drodzy, żeby nie było. To jest tylko jakiś tam mały procent wszystkich moich klientów z całego mojego życia. Może nawet mniej niż 1%, ponieważ
większość moich klientów to są zajebiste osoby. Z niektórymi pracuję już od 11 lat, z niektórymi od 5, z niektórymi od 3. Z niektórymi widzę się na przykład od 5 lat, 2 razy w miesiącu. To już poznajesz tego człowieka, naprawdę. I to jest tak fajne, bo my ze sobą jesteśmy naprawdę jak znajomi. To jest naprawdę, nie ma jakiegoś takiego, o. Jak ktoś mi się nie podoba, oni mi powiedzą, mówię, dobra, to zróbmy teraz, czy następnym razem, jak się teraz nie da, bo farba za bardzo, coś tam, wszystko to dogadają tak normalnie. A jeszcze kiedy pracuję sam, dla siebie i nie mam żadnych cholernych szefów, to... To w ogóle tego stresu nie ma. Bo po prostu jak ktoś jest dla mnie jakiś psychiczny, to mówię... Tam są drzwi. I co mi ktoś robi? Ale ogólnie jestem grzeczny, miły. To nie jest tak, że każdego wyrzucam. No, żeby nie było. Ale mam taki dar, że bardzo szybko wyczuwam osobę. Jak jest to psycholog, wyczuwam, to staram się robić tak, żeby z tą osobą nie pracować, bo mi się po prostu nie chce. Naprawdę. Ja wolę mieć mniej kasy, niż psychicznie się użerać z jakimiś psycholami, pokemonami, dzikimi danami. Nie chce mi się. I wiem, że pojawi się jakaś część osób pod tym filmem, że jak możesz tak mówić o klienta? Tylko tracisz! Strzelasz sobie w kolano! Słuchajcie, po raz kolejny powtarzam, że od kiedy założyłem kanał i od kiedy poruszam takie tematy, z dnia na dzień tylko zyskuję. I co wy na to? Bo ja kis, żegnam się, to jest na tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, to oczywiście kciuki w górę, jeśli nie, dajcie w dół. I jeśli chcecie być na bieżąco i chcecie śledzić mój kanał, to oczywiście subskrypcja kanału, dzwoneczek. Życzę wam wszystkiego dobrego, dobrych stylistów, dobrych kontaktów ze swoimi stylistami, albo jeśli jesteście stylistami, to z klientami. No i tyle. Trzymajcie się. Hej, Czaro Usago.